wtedy, w tym momencie czułam, że coś jest nie tak i że no prawdopodobnie tak chyba nie powinno być. Hejka wszystkim, z tej strony Marysia, witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was znowu z vlogiem, dlatego że wczoraj wieczorem, a raczej dzisiaj w nocy w sumie, miałam taki mental breakdown, że stwierdziłam, że muszę to nagrać, a jaka lepsza forma niż vlog, no nie? Ale właśnie stwierdziłam, że odezwę się do was w tym momencie, jak jestem tak mniej więcej w połowie robienia mojego makijażu, żeby opowiedzieć wam o chyba największym mental breakdownie, jaki miałam w tym roku, naprawdę. To, co działo się dzisiaj w nocy, to ja nie mam słów, ja nawet nie wiem do końca, co się stało tak naprawdę, ale po prostu było to straszne. Tak więc story time! Zaczęło się tak, że od kilku miesięcy tak naprawdę wyskakiwało mi na komputerze powiadomienie, żebym zrobiła aktualizację. Jeżeli nie wiecie, to ja mam MacBooka Pro. Czekałam z tą aktualizacją chyba z rok i potem w ogóle o niej totalnie zapomniałam. Przez chwilę była cisza, te powiadomienia się nie pojawiały, aż w końcu wczoraj był to dzień, kiedy musiałam dokończyć moje zadanie na dzisiejsze zajęcie, czyli warsztat tłumaczeniowy, i musiałam pobrać program, w którym będę mogła dodać napisy do filmu, bo tłumaczyliśmy film. No i okazało się, że muszę mieć to najnowsze oprogramowanie, żeby w ogóle ten program pobrać, żeby on działał. No to stwierdziłam, dobra, no to okej, mamy czas, jakby wczoraj nie miałam żadnych zajęć, bo była niedziela. I jakby miałam czas, żeby to wszystko zrobić, stwierdziłam, okej, let's do this, bitches! Całe pobieranie i instalowanie oprogramowania raczej trwa zwykle, no, mniej więcej koło godziny, więc byłam na to przygotowana, zostawiłam sobie ten komputer włączony ze spokojem, żeby tam ogarniał swoje sprawy i po prostu jakby stwierdziłam, dobra, wrócę na przykład za godzinę, czy tam półtorej i już wszystko będzie zrobione. Otóż to oprogramowanie się pobrało, zainstalowało, no i normalnie komputer jakby, wiecie, pojawił się biały ekran, pojawiło się to jabłuszko, zaczął się ładować, więc super, udało się, no nie? I normalnie pojawiło się to pole, żeby wpisać hasło do waszego komputera, tak jak za każdym razem, więc Marysia wpisuje hasło, klikam enter i czekam, a tam się ładuje. Ja tak siedzę przy tym komputerze, patrzę, czekam, zrobiłam jedną kawę, drugą, trzecią. O co chodzi? Coś jest chyba nie tak? A jeżeli nie wiecie, to ja jestem chyba najbardziej pechową osobą, jeżeli chodzi o technologię. Więc oczywiście pierwsza rzecz, wpisałam w Google mój problem, no bo jakby internet wie wszystko, no nie? Ludzie tam pisali, że to da się naprawić, ale nie mam pojęcia, jak to naprawić, bo moje zdolności informatyczne są zerowe, jakby był taki płacz, jakby dosłownie świat się kończył, bo dla mnie świat się kończył. By the way, piję sobie tą sławną kawę z TikToka. Przepis w poprzednim vlogu, podlinkuję wam na dole. Update mojego komputera dzisiaj rano. Sytuacja totalnie się nie zmieniła. Tak więc dzisiaj zdecydowanie wyjdę z domu, żeby pojechać do jakiegoś serwisu i błagać ich, żeby zrobili coś z moim komputerem i go naprawili. Błagam, niech ten tydzień się już skończy, bo jeżeli każdy kolejny dzień ma wyglądać tak jak dzisiejszy, to ja dziękuję. Powiedziała zirytowana Marysia w poniedziałek, nie wiedząc jeszcze, że to będzie jeden z najgorszych tygodni w jej całym życiu. Chciałam jutro przedstawić na zajęciach prezentację, mieć to z głowy i po prostu lecieć dalej z tematem, no nie? Ale mój komputer stwierdził, no bitch, ja jako największa pesymistka na świecie, robiliśmy w poprzednim vlogu testy psychologiczne, link w opisie. Postaram się znaleźć coś pozytywnego w tej sytuacji. Jestem sobie dozgonnie wdzięczna, dziękuję Marysia. Przypadkiem wzięłam telefon do ręki, jak jeszcze mój komputer normalnie funkcjonował, zrobiłam sobie zdjęcia scenariusza do mojej jutrzejszej prezentacji i tym sposobem w sumie 95% prezentacji mam na moim telefonie, więc wystarczy, że to przepiszę, co zajmie mi jakieś 10 minut i wszystko będzie w porządku. Gdybym nie zrobiła tych zdjęć i musiała wszystko pisać od nowa, to pewnie bym tego nie pisała od nowa, wywaliłabym komputer przez okno i się popłakała. Tak więc, kochani, zawsze trzeba szukać jakichś pozytywów
w nawet najgorszej sytuacji, mówi to wam Marysia, największa pesymistka świata. Mam nadzieję, że wszechświat w jakiś sposób mi wynagrodzi te męki. Na przykład dostanę piątkę z tej prezentacji. Przetłumaczyliśmy i zmontowałyśmy sobie już ten film. Tak, w innym programie w ogóle. Szacun. Gadałyśmy w ogóle chyba w sześć i wszystkie sobie poszły, więc zostały tylko najwytrwalsze, aka ja i Angie. Pozdrawiamy. Naprawdę, nasze osobowości osobno po prostu tracą zbyt. Tak, Jezus Maria, ja chcę wrócić do nich. W ogóle słuchajcie, musicie podziękować tej oto osobie, bo to przez nią nagrywam vlogi, w sensie znowu wróciłam do nagrywania vlogów i to dzięki niej pojawił się ten vlog, gdzie nagrywałam na studiach, bo ja z moim social anxiety to po prostu w życiu bym tego sama nie zrobiła, a to ona mnie namówiła, więc... Miłość w komentarzach dla Angie. Bo ona nagle zaczęła random mówić, że a w sumie nagrywałabym vloga, ale mam za nudne życie. Ja mówię, ale jesteś studentem, a życie studenta nie jest nudne. I po tym jak wstawiłam pierwszy vlog ze studiów, to już powiedziałam, że będę co miesiąc ją pchać do tego, żeby raz w miesiąc chodzić tak. Na vlog. Więc nie wiem, czy zobaczycie to w tym miesiącu, czy w następnym, czy już będziemy wychodzić z domu i chodzić na studia, ale it's me. It's her. Bye. Bye. Cześć wszystkim. Mamy godzinę 7:40. 20. No właśnie. To jest jeszcze Marysia. Poranna, jakby nie ogarniam świata. Ja już wstaję codziennie około godziny 8 coś, ale nie wiedziałam, że obudzenie się godzinę wcześniej będzie dla mnie aż takim big dealem. O 8 mam jedne zajęcia, tak naprawdę to chyba nie będą zajęcia. Taki mały plot twist to zdecydowanie były zajęcia. Wykład, jak mam być dokładna. Właściwie nie wiem, co to będzie, bo nasza pani profesor kazała nam po prostu wstać o tej szatańskiej godzinie i przyjść na zajęcia, bo coś ma nam do powiedzenia. Nie mam pojęcia co. Potem będę przedstawiała moją cudowną prezentację. No i po tych zajęciach mam jeszcze warsztat tłumaczeniowy. Czyli dzisiaj tak naprawdę jestem od 8 do 13 w szkole. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie włączyć kamerki na tych pierwszych zajęciach. One of my favorite movies of all time, which is La La Land. And we have Sebastian, who is played by Ryan Gosling, which is very, very true. Like, thank you, Krista, thank you. Life is not a dream, but you can do your best to live it like it was. That was really good because I haven't seen it. Ooh, so you have to. I know. I know. How many times have you seen it? It's kind of embarrassing because I don't know, but I think more than 5 times. Siemanko, mała zmiana kadru. Jestem właśnie na mojej działce. Przyjechałam tutaj z moją mamą. Wyciągnęłam sobie takie stare lustro. Ono serio ma chyba z jakieś, nie wiem, 30 lat czy więcej. Umyłam je i wygląda całkiem nieźle, przyznajcie sami. Zaraz zrobię sobie tutaj, a raczej spróbuję zrobić sobie jakieś fotki może na Instagrama, bo od chyba miesiąca jest u mnie cisza i po prostu nie mam żadnych zdjęć do wstawienia, tak więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki. To jest najdziwniejszy kadr, jaki mogłam zrobić. Jeżeli ktoś przegapił mojego ostatniego vloga, to nie wierzę, że założyłam TikToka i dosłownie jakieś, nie wiem, 15 minut temu dodałam nowy filmik. You need to let me be your wife.
O mój Boże. Ale mnie oczy bolą. Siemanko, odzywam się do was w takim kadrze, bo nie mam siły podnieść się z łóżka. Jest godzina 8:30. Ja w ogóle nie mam pojęcia, dlaczego obudziłam się przed 7:00, więc stwierdziłam, że umyję włosy i ogarnę się na moje zajęcia, które zaczynają się o godzinie 9:45. I wiecie co? Taki plot twist. Okazało się, że mam jeszcze inne zajęcia o 8:00 rano, aka w tym momencie. Ale na nich nie jestem. Dzisiaj w końcu będę mogła odebrać mój komputer z serwisu, co jest pozytywne, ale... Słuchajcie, dowiedziałam się, że mam dysk do wymiany. Nie planowałam takiego dużego wydatku w najbliższym czasie, ale wszechświat zdecydował, no bitch, jakby wyskakuj z hajsu i płać, no. Ja wam mówię, to będzie dobry dzień, bo tak mówię. Okej, mamy już niedzielę, ja tak naprawdę przed chwilą usiadłam do montowania tego vloga, za chwilę chcę go wstawić na YouTube'a, ale stwierdziłam, że po prostu muszę nagrać chociaż takie krótkie pożegnanie, żeby nie zostawiać was tak w półsłowa, żeby ten vlog po prostu tak bez sensu się nie uciął. To, co wydarzyło się po tym klipie, który zobaczyliście przed chwilą jako ostatni w środę, to przekracza wszelkie moje w ogóle wyobrażenia. Totalnie nie spodziewałam się, że coś takiego zdarzy się w tym tygodniu. Błagam, nie znienawidźcie mnie, ale całą historię tego, co się stało i jak sytuacja się rozwiązała, bo spoiler alert, sytuacja się rozwiązała, już wszystko jest w porządku, ale naprawdę było bardzo źle. Opowiem wam w kolejnym vlogu, tak więc taki słaby tutaj chwyt, wiecie, z tych wszystkich reality show, innych seriali. We wtorek znowu zaczynam nagrywać kolejnego vloga. I tak jak mówię, widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!